Dzień dobry, witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś ma 28 sierpnia, 551 dzień wojny na Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego, na którym trwa ofensywa ukraińska dronami przeciwko infrastrukturze na Krymie. Większość ukraińskich dronów jest zestrzeliwana Nadal na zachodnim wybrzeżu Krymu przez rosyjską obronę powietrzną. Natomiast niekiedy udaje się trafić w jakieś cele, co powoduje tutaj problemy logistyczne i paraliż tego półwyspu, na którym, jak pamiętamy, mieszka około 2,5 miliona ludzi. Oprócz tego, w Cieśninie Kerczeńskiej Ukraińcy starają się uderzać na most Kerczeński. Na razie bez sukcesów. Niemniej powoduje to zatrzymanie ruchu na tym moście i przyczynia się do problemów zaopatrzeniowych na Krymie. Oprócz tego Ukraińcy, którzy zdają sobie sprawę z tego, że ich uderzenia dronowe nie są tak skuteczne, jak być powinny, jak strona ukraińska by chciała, uderzyli na obronę powietrzną rosyjską na tym zachodnim wybrzeżu. 23 sierpnia przebudowany pocisk Neptun uderzył wyrzutnie systemu S-400 rosyjskiego, niszcząc ją w dość spektakularny sposób, z którego zachował się film dostępny w sieci. Natomiast 24 sierpnia wojska specjalne Ukrainy dokonały uderzenia dywersyjnego na rosyjskie wojska radiotechniczne. Zdaniem Rosjan Ukraińcy ograniczyli się tylko do zrobienia sobie zdjęć na Krymie i wycofali się. Zdaniem strony ukraińskiej, natomiast doszło do zniszczenia jakiegoś sprzętu, prawdopodobnie radarowego, i likwidacji około 30 żołnierzy rosyjskich wojsk radiotechnicznych. Tak czy inaczej, rajd ukraiński nie został zniszczony i operacja była raczej udana. Rosjanie odpowiadali uderzeniami dronów na Odessę, jednak bez większych sukcesów. W obwodzie chersońskim walki o ten przyczółek ukraiński na wschodniej stronie Dniepru nie miały miejsca lądowe, przynajmniej nie miały one dużego nasilenia i nie doprowadziły do żadnych zmian. Obydwie strony ograniczyły się do intensywnego ostrzeliwania strefy przyfrontowej swoich pozycji. Oprócz tego Ukraińcy uderzali też na zapleczu wojsk rosyjskich. W rejonie Zaporoża także silne ostrzały, wzajemne zaplecza i ukraińskie sukcesy, jeżeli chodzi o ofensywę. 23 sierpnia Ukraińcy ostatecznie wyparli Rosjan z miejscowości Robotyne. O którą walki trwały od czerwca w zasadzie przez można powiedzieć 3 miesiące niemal. Oprócz tego Ukraińcy poszerzają stworzony przez siebie wyłom. 26 sierpnia zbliżyli się do wsi werbowe i trwają ataki na Nową Prokopiwkę. Kolejną miejscowość na drodze do Celu ukraińskiej ofensywy, czyli Tokmaku, ważnego wezła w rejonie, którego zdobycie może doprowadzić do poważnych zmian na zaporożu na korzyść Ukrainy. Oprócz tego Ukraińcy uderzają także w innych miejscach frontu pod Wielką Nowosiłką z pewnymi sukcesami, i wydaje się, że jeżeli zapadną jakieś rozstrzygnięcia, to właśnie tutaj, w jednym z tych dwóch rejonów. Odcinek Doniecki względnie spokojny. Rosjanie dokonali kilku ataków bez większego przekonania i bez żadnych sukcesów, i trwały wzajemne ostrzały zaplecza. Pod Bachmutem, w zasadzie, też bez zmian. Ukraińcy starają się zdobyć Kliszczyjewkę. Działa też w okolicach Kurdiamówki Andriwki. Jednak rosyjskie kontrataki silne prowadzą tutaj do kolejnych starć pancernych i nie daje się tutaj otoczyć ani zmusić do wycofania się wojsk rosyjskich z terenu Kliszcziewki. Ukraińcy próbowali bez sukcesu atakować także na północ od Bachmutu, natomiast Rosjanie starali się uderzać w rejonie miejscowości Wesele, uderzać na Spirnę i na Biłochorywkę. Także bez większego powodzenia. Natomiast te uderzenia tutaj były znacznie słabsze niż tocząca się Wielka Bitwa, możemy chyba powiedzieć, w rejonie Kiszczyjewki. Na północ od rzeki Doniec, w zasadzie bez większych zmian. Rosjanie starają się uderzać w lesie pod Kremienną, nie odnoszą sukcesów, są silnie ostrzeliwani przez rosyjską artylerię, nie udają się też próby. Pogłębienia przyczółka na zachodnim brzegu rzeki Żerebiec, na wysokości Swatowego. I pomimo bardzo dużych zaangażowanych sił, nie ma żadnych rosyjskich postępów już w rejonie Kupiańska. Pomimo silnego strzału rosyjskiej artylerii. Jeżeli chodzi o sytuację ogólną, to tutaj po tych ikonach widzimy. Że rosyjska obrona powietrzna intensywnie pracuje pomiędzy, na, na najkrótszym odcinku pomiędzy granicami ukraińskimi a Moskwą. Po prostu tutaj przebiega najkrótsza trasa pomiędzy terytorium Ukrainy a Moskwą, na którą wysyłane są coraz liczniejsze drony. Znaczna ich większość jest zestrzeliwana przez rosyjskie środki obrony powietrznej, jednak w ubiegłym tygodniu udało się uzyskać jedno trafienie biurowiec w prestiżowej biznesowej dzielnicy Moskwy. Na tych uderzeniach Rosjanie cierpią wielorako, to znaczy sparaliżowana jest sama Moskwa, działania jej lotnisk, ale także zaangażowane są liczne systemy rosyjskiej obrony powietrznej, które zużywają cenne i drogie rakiety na Niszczenie względnie tanich jednak w porównaniu z nimi dronami samobójczymi. Jeżeli chodzi o rejon Moskwy, to oczywiście najważniejsze wydarzenie ubiegłego tygodnia było zniszczenie samolotu z Jewgieniem Prigorzynem i całą wierchuszką grupy Wagnera. Samolot ten spadł pomiędzy Moskwą a Petersburgiem. 200 kilometrów od Moskwy. Jedne doniesienia mówią o tym, że został zestrzelony przez rosyjskie systemy obrony powietrznej, ale możliwe też, że zniszczyła go bomba. W każdym razie, biorąc pod uwagę, kim był Prigorzyn i komu się naraził, no, trudno jest wyrokować, żeby on zginął w wypadku, tak jak chciałaby propaganda rosyjska. Śmierć Prigorzyna, jakkolwiek, może rozwiązywać problemy niektórych stronnictw rosyjskich, czy nawet. Prezydenta Putina jest także dobrą wiadomością dla Polski, dla państw bałtyckich i wydaje się, że nastąpi teraz atomizacja grupy Wagnera i rozdzielenie pomiędzy inne grupy najemnicze rosyjskie bądź taka czy inna likwidacja. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.